Moi drodzy, na kanale A Pack of Smarties jak co roku pojawił się Robloxowy Rewind i my sobie teraz na niego zareagujemy i obejrzymy sobie, co działo się na Robloxie w tym roku, bo już moi drodzy, dzisiaj jest Sylwester, no i czas podsumować sobie ten rok, czas zobaczyć, co działo się na Robloxie i zobaczmy, co ciekawego wydarzyło się w tym roku. Jak co roku Rewind się pojawia. Okej, sprawdźmy, co A Pack of Smarties dla nas przygotował. Lecimy. 3, 2, 1 i let's go. So I'm sure you guys heard the news by now, but the rewind button has gone missing. Well, if nobody finds this stupid rewind button, then Roblox is gonna shut down on the first. I have exactly. Nie, Roblox zostanie zamknięty, jak znajdziemy rewind butona. To jest oczywiście nawiązanie tutaj do tego, co było z tym rzekomym hakerem Unauthorized Bypasser, który oczywiście Robloxa nie zhakuje, bo już nawet panika dostał. Oh yeah, lecimy! Piękna, o, pamiętam tego showcase'a, co tam był na początku, jak graliśmy sobie w niego, aż obecik od niego lagował. Dorsy. Jedna z większych gier, która się wybiła na Robloxie. O, nieoficjalny kwancik. Jak tak na to patrzę, RDC, będzie taniec Davida Wazuckiego? Będzie tańczył? O, jest taniec Buidermana na Bloxi. Piękna chwila, piękna chwila. Bloxy, które zmieniło nazwę na Innovation Awards. Nie wiem, jak się patrzy i ogląda te podsumowania i się przypomina to wszystko, co się działo na Robloxie, to aż się człowiek wzrusza, moi drodzy. Aż tutaj się można wzruszyć. Jak dużo rzeczy się wydarzyło i jak ten rok w ogóle szybko przeleciał. O, najbardziej oglądane filmiki na YouTubie. Wow, jak tu dużo by się... Creecraft na 8 pozycji! Creecraft na 8 pozycji! Gratuluję Creecraft i innym też gratuluję. To najbardziej oglądane filmy. Wow, Flamingo tutaj na trzeciej pozycji z bilionem. It's funny na drugiej. I Lankybox. Ale ja... Lankyboxa nie liczymy, widzowie. Lankyboxa nie liczymy. Oni tam, nie, ja nie wiem, oni tam 12 filmów dziennie, czy ile tam, nie wiem. Jak normalnie choćby jakieś roboty. O, pamiętam, zmiana o tym, że nie działają piosenki, bo Roblox wprowadził zmianę. I potem It's Raining Tacos wróciło. Bo twórca je przywrócił. A, ta gra. Jakie Inex boty. O tak, RB Battles, które trwa też do teraz. Piękny trzeci sezon właśnie w tym roku się zaczął, w 2022. O, ja tutaj zasubskrybuję sobie. Opeczka w górę, epicki moi drodzy rewindzik. Epicki rewind. I Show Speed zagrał w Robloxa nawet. I Show Speed w tym roku nawet zagrał w Robloxa. Roblox stał się naprawdę popularny w tym roku. O tak, dźwięk UF też odszedł. Klasyczny dźwięk. I mamy rewind butona. Znaleźliśmy rewind button. Olix go ma tutaj. I jest Hazel, który gra na pianinie. A to mi tu widzę. Tu wszyscy jacyś tutaj moi drodzy deweloperzy chyba to są popularni, albo jacyś też inni użytkownicy. No wszystkich tutaj nie znam. Ale dużo jest tutaj osób. Sonic Speed Simulator. Rolly Day. O, w tym roku na Robloxie była masę fajnych koncertów, to takich naprawdę, co można było się z nich cieszyć. Właśnie takich live eventowych, że były animowane, mega fajnie to wyglądało. Murder Mystery znowu stało się bardziej popularne, bardzo teraz dużo osób gra w tą grę. Hmm.
Going on a rewind trip. O, kto pamięta Rainbow Friends, gra, która tutaj potencjał ma ogromny, tylko czekamy w dalszym ciągu na update. Legenda głosi, że kiedyś chapter drugi zostanie dodany do gry. Tower of Hell, jestem naprawdę słaby w tą grę i irytuję się często i rage'uję jak w tą grę gram, bo po prostu, no nie, to jest gra, w której naprawdę nie jestem noobkiem. Nie jestem jakiś mega pro. Co to tam był? Zbiorowy uścisk? Zbiorowy taki pocałunek na końcu? Było? Kolejne koncerciki. Nie, no fajnie to zrobione. I to są wszystkie osoby, które tutaj wystąpiły. To są wszystkie osoby, które w tym rewindzie wystąpiły. Ach, piękny był ten rok, widzowie. Piękny był ten rok. Kończymy go naprawdę w fajnym stylu. Naprawdę bardzo fajnie. Patrzcie na te wszystkie chwile zawsze na rewindzie i zawsze można sobie podsumować to wszystko najlepsze, co się wydarzyło na Robloxie. Wszystkie najważniejsze informacje, wszystkie najważniejsze rzeczy. No, epicki rewind. Także ja wam, moi drodzy, życzę szczęśliwego nowego roku. To był ostatni filmik, jaki sobie w tym roku, moi drodzy, na moim kanale zobaczyliście, bo jest to ostatni filmik, który widzicie w tym roku. Także szczęśliwego nowego roku i widzimy się już w nowym roku 2023. Ja wam dziękuję, moi drodzy, za ten rok, naprawdę świetny rok. Dajcie znać, czy ten rewind wam się podobał. Dla mnie epicki, bardzo fajnie zrobiony. Można było sobie przypomnieć wszystkie epickie chwile na Robloxie, wszystkie najważniejsze informacje. Także jeszcze raz, moi drodzy, życzę wam szczęśliwego nowego roku i widzimy się, moi drodzy, już wkrótce, bo w 2023.